Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj SteelGar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do recenzji następnej repliki i to nie byle jakiej repliki, a ciekawej repliki brzmiało to jak masło maślane, ale trudno. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka z recenzją ASV firmy Core albo Forscore. to jest tak zwany rebrand, czyli praktycznie jedno i to samo. Dzisiaj mamy dosyć nietypową replikę, ponieważ jest to ASV, który w naszych niedzielnych, zwykłych strzelankach jest bardzo rzadko spotykany. Jest to oczywiście rzadko spotykana replika, ponieważ jednym się może bardzo mocno spodobać, a drudzy mogą jej całkowicie znienawidzić. Ja w AS-wałku się zakochałem podczas grania w Stalkera i była to moja ulubiona broń, więc kiedyś postanowiłem sobie taką załatwić na SG. No i się udało. Niedawno, dosyć na tej Tajwanganie, była genialna promocja. Ta to replika, która kosztuje normalnie ponad 800 zł, została uprzedniona na 299, więc nie patrząc, po prostu ją kupiłem. No i tak oto właśnie trafiła do moich rąk. Była już na kilku testach, na dwóch strzelankach, które sobie postrzelałem w lesie. I myślę, że mogę co nieco o niej powiedzieć. Replika waży prawie 2,7 kg i ma prawie metr długości. Tak więc, do budynków wydaje się, że jest średnia. Chociaż ta replika w stoku, czyli w naszym zwykłym prosto z pudełka, ma 360 fps, czyli taki limit mocy, który pozwala nam właśnie w tych budynkach się bawić. A wbrew pozorom, metr długości nie, to tak naprawdę nie jest aż tak dużo, i sama replika jest po prostu epicko poręczna i po prostu genialnie się z nią biega. Przed repliki może się wydawać jakimś ogromnym klockiem, który waży nie wiadomo ile, ale prawda jest taka, że sam tu mig jest, mimo tego, że jest metalowy, jest pusty w środku. I mimo tego, że wydaje się to wszystko dosyć masywne, cała replika jest po prostu naprawdę miło wyważona. Kiedy już sobie tak celuję, warto wspomnieć o jednej rzeczy. Pewnie zauważyliście, że moja kolba jest dosyć wysoko, a to przez to, że muszka jakiś szczerbinka są tak epicko niskie, że jeśli mamy maskę typu Stalker, to w ASG praktycznie nie da się tym celować. Jeśli chcemy tutaj zaś zamontować jakikolwiek kolimatro albo cokolwiek, mamy tutaj montaż na zwykłą szynę na jaskół czy ogon. Wystarczy to sobie kupić wydatek rzędu 60-70 zł. Możecie znaleźć taniej używki, no i na to po prostu montujecie sobie cokolwiek, co byście chcieli na zwykłą szynę Ritz. Oczywiście jest to wszystko kompatybilne z wszelkimi rusofilskimi pięknymi rzeczami typu PSO czy Cobra, ale powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ktoś kupuje replikę za 700 zł, to raczej nie chce mu się kupować kolimatora albo lunety za drugie tyle, prawda? Więc można sobie powiedzieć, że jest to taka replika dla biednych rusofili, które chciałyby jakoś zacząć z, innym, z czymś innym niż zwykłym kałachem, bo wszyscy prawie z tym biegają, a jest to wybór dosyć ciekawy. Muszę tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, która mnie całkowicie zaskoczyła. Ten oto tłumik, który jest montowany tylko i wyłącznie tutaj, na zwykły imbus, jest po prostu nie do zajechania. On się trzyma tak mocno, że ja po prostu byłem pewien, że to będzie chodziło jak galaretka, gdzie chcą, gdziekolwiek. To powinno latać według mnie, bo to jest zamontowane tylko i wyłącznie tutaj. Jednak jestem naprawdę zaskoczony, ten tumik po prostu jest tak mocny, że nie ma bata, aby jakkolwiek go poruszyć. I to jest moje wielkie zaskoczenie w tej replice. A jeśli już mówimy o spasowaniu, to warto o czymś wspomnieć. Ta replika jest po prostu idealnie spasowana. I muszę wspomnieć, że z tych replik, które ja miałem w ręce jakoś dłużej, to jest to najlepiej spasowana replika, jaką miałem. Naprawdę. To chodzi mi o takie repliki, które nie, że wziąłem od znajomego jakąś replikę za 2000 na dwie minuty sobie poszczelać, tylko takie, które miałem na przykład kilka dni, kilka tygodni albo na jakieś testy dłużej, to jest to jedna z najlepiej spasowanych replik, jakie widziałem. Nie licząc kolby, która oczywiście na boki się rusza. Ale dlaczego się rusza? Ponieważ jest to replika, znaczy sama kolba jest po prostu składana i możemy ją sobie złożyć w prawą stronę. Więc w złą stronę. Ale mam nadzieję, że zwykłym takim nierusofilom to aż tak nie przeszkadza. Bez kolby replika robi się krótsza, troszeczkę bardziej poręczna, ale sama kolba się nie blokuje, ponieważ może sobie ona najczęściej świecie latać. Ta kolba nie ma blokady. Jest po prostu przytrzy przytrzymana tak naprawdę tą sprężyną, ale jeśli byście nią biegali to sami widzicie, że lubi sobie polatać. Oczywiście jest to fajny plus, ponieważ ze złożoną kolbą możemy takie coś bez problemu włożyć do większego plecaka albo do jakiejś mniejszej torby na repliki. Jeśli chodzi o wykonanie repliki, jest to ona w całości zrobiona z metalu. Wszystkie części, które tutaj widzicie, są metalowe, oczywiście nie licząc chwytów, bo logicznie one są już tutaj z plastiku, z polimeru. Ale ten plastik jest dosyć ciekawy. Jest on z takiego... Jak się czuje taki zwykły plastik w porównaniu do zwykłej jakiejś cymki albo coś, to tamte plastiki są takie, ach, och, coś czuć po prostu takiego złego. W tym przypadku jest to taki fajny, szorstki plastik, który naprawdę jest miły w dotyku i bardzo fajnie się naprawdę z tym biega. Po prostu nie mam bata, żeby jakkolwiek nam się ta ręka mogła tutaj ślizgać. Fajną rzeczą jest jeszcze tutaj selektor, który pomimo tego, że się nim sporo bawiłem, bo lubię sobie klikać, nadal chodzi bardzo mocno i nie musimy się tutaj martwić o to, że w czasie walki nam może wyskoczyć i zmienić się tryb ognia. Jeśli chodzi o hop-up, znajduje się on tutaj po odciągnięciu dźwigienki. Tak naprawdę, zwykły, tradycyjny system. Możemy tutaj palcami, zwykło, po prostu to wszystko przy tym majstrować i w kilka sekund dosłownie zmieniać naszego hop-upa. Pewnie niektórzy z Was myślą, gdzie tutaj się mieści bateria. Powiem Wam, że to nie jest pod tym, a w tumiku. I z tym tumikiem jest lekki problem. Jeśli chodzi o tumik oraz o baterię to żeby dostać się do środka, musimy odkręcić z przodu takie coś. Nie wiem nawet, jak to się nazywa, to chyba nie ma nawet własnej nazwy. Dostajemy w zestawie taki oto mały kluczyk z dwoma ząbkami. Te ząbki wkładamy, te, dwa, te dwie dziurki, które są w tumiku i po prostu musimy to przekręcić. Minusem jest to, że kiedy zgubimy ten kluczyk, możemy mieć niemały problem, ponieważ, hmm, jeśli mam być szczery, to nie wiem, czym mielibyśmy to potem otwierać. No chyba, że jakąś grubą strasznie igłą albo jakimkolwiek patykiem, najlepiej metalowym, bo naprawdę, jeśli to tak zakręcimy mocno, to możemy mieć problem z otwarciem tego czegoś, używając tylko i wyłącznie jednego ząbka, naprawdę. Więc och, sami widzicie, że to prawie jest niemożliwe. Więc tego lepiej nie zgubcie, jeśli będziecie kiedykolwiek chcieli kupić taką replikę. Do zestawu, do repliki otrzymujemy taką oto baterię. Wygląda to jak jakaś bateria połączona z bardzo małych paluszków, tych najmniejszych. I ona jest tak okropna, że mogę śmiało powiedzieć, że replika Spartaka miała tysiąc razy lepszą baterię w stoku. Oczywiście większość, tak naprawdę, baterii, które dostajemy w zestawie są naprawdę słabe i warto je wymienić na takie oto zwykłe lipo. Nawet takie to jest jakieś chińskie, chińskie lipo, tak? Ale było w, niej w promocji, więc kupiłem. Więc warto właśnie takie coś mieć na zapas, ponieważ ta bateria jest tak kijowa, że jedyne co z nią można zrobić, to coś takiego. To jest niepotrzebne. Tak po prostu. Nie strzelajcie z tego. Serio. Dobra, muszę to pozbierać. Bo Potem będzie, że Stilgar śmieci. Mam, żeby nie było. Musimy tutaj jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, czyli o magazynku. W zestawie dostajemy zwykły plastikowy magazynek, pasujący tylko i wyłącznie do AS wałku firmy Forscore, czy też właśnie Koer. Mieści się w nim 150 kulek, jest to zwykły high cap, czyli grzechotka i z magazynkami jest problem, duży problem. Dostanie magazynka do tej repliki jest praktycznie niemożliwe. Tak po prostu. Musimy czekać na dostawę, musimy się pytać sklepu, kiedy będzie ten dany magazynek. Musimy go szybko wykupić, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Tym bardziej, że ostatnio ta wyprzedaż trochę miała, więc obstawiam, że z Tajwana nie tylko ja kupiłem taką oto replikę, albo Vintoreza. Więc z magazynkami jest problem, ponieważ tylko i wyłącznie te magazynki pasują do tej repliki. I jest jeszcze jeden minus. Jeśli chciałbyś tutaj pobawić się mid-capem, albo low-capem, albo real-capem, to też masz problem. Ponieważ do kupienia są tylko i wyłącznie high-capy. Oczywiście czytałem już na danym forum, że ludzie po prostu potrafili przerobić niektóre magazynki, usuwając wszystko ze środka, wkładali tak jakby magazynek do magazynka i mieli tak naprawdę mitkapa. ale z tym jest trochę roboty, a jeśli chcielibyście taki magazynek kupić prosto ze sklepu w Polsce, to jest to bardzo trudne do dostania. Fajnie tutaj jeszcze by było powiedzieć o Tumiku, ponieważ replika ma troszeczkę inne brzmienie. Jak już kilka lat się na ASG chodzi, trochę się posłucha tych replik, to słychać, że one są jednak takie z hukiem głośniejsze, takie klapnięcie i wszystko. To co słyszymy w gearboxie to jest jedna rzecz, ale to co słyszymy na końcu tutaj to jest inna rzecz. Czuć, no chociaż czuć trochę średnie słowo, po prostu słychać, że coś tutaj to powietrze idzie jakimś cudem inaczej. Nie wiem jakim cudem, ponieważ tak naprawdę lufę mamy na słowni na całą długość, aż do samego końca to jest chyba 428, 428 mm, czyli naprawdę długa lufa. Z tej repliki wiele ludzi robi naprawdę bardzo dobre para snajperki. I ta replika ma troszeczkę inny tak naprawdę dźwięk w porównaniu do niektórych replik. Po prostu słychać takie jakby leciutkie, inne wytumienie, Coś tak jak po prostu jakoś to inaczej brzmi. Nie da się tego wytłumaczyć. A obstawiam, że w mikrofonie po prostu tego i tak raczej nie usłyszycie. Ale nie ma co tutaj więcej gadać. Postrzelamy sobie i zrobimy dobre podsumowanie. Zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy dzie, mam tutaj tor przeszkód. Nie mamy dzisiaj balonów, mamy dzisiaj specjalne takie blaszane pojemniki, które sobie zrobiłem. Są one takie żółte, jeden tam, drugi tam, trzeci tam i czwarty tam. Zaczynamy od tego stąd, potem możemy podejść do tamtego drzewa, walimy tamto jedno, potem sobie postrzelamy. Na samym początku zrobimy dwie tury. Pierwsze to poszelamy tylko i wyłącznie pojedynczym, a następnie strzelamy sobie full auto. Tak więc zobaczymy, czy mi się uda jakoś fajnie to zrobić. Zapraszam do oglądania. No to co, zaczynamy. 3, 2, 1. OK. Ale się dziwnie czeluję z tej repliki. Podchodzimy do tego drzewa. Dobra, możemy więcej razy szczelić tutaj teraz od boku no i teraz jeszcze tamto jedną górę. no i tyle high cap, więc trzeba ładować a teraz sobie postrzelamy jeszcze z full auto bo czemu by nie dobra, teraz druga tura, czyli strzelam sobie pełną serijką, tak żeby było ciekawie tak żeby było fajnie więc zapraszam do oglądania dobra, jeden raz podejdziemy sobie do tego drzewa teraz Aż nie trafiłem. Klęczniemy, przycelujemy. Dobra, teraz do tego. I jeszcze do tego. No, może też z tego samego, albo tak. O! No i pięknie. No i pięknie. Fajnie, tak poszczególne do takich celów. Tym bardziej, że drzewa nie niszczymy. A same kulki lecą naprawdę genialnie. Pomimo 360 FPS-ów można zobaczyć, że kulki naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prezentują. Jestem ja tylko ciekaw, jak mocno tutaj się wgniotło to wszystko. No, tyle co nic. Czyli mam piękne tarcze do strzelania. Super! Jeszcze coś mi kulek zostało. Dobra, koniec kulek. No i czas na krótkie podsumowanie. Ja powinienem w teorii jako recenzent, no, jakkolwiek to brzmi, chociaż bardziej wolę używać słowa hobbista, który lubi się bawić, prawda? E, powinienem tą replikę oceniać jako taką, która normalnie kosztuje 800 zł. Czy dałbym za nią 800 zł? Nie. 800 zł bym nie dał. Po prostu są fajniejsze repliki e, i tak po prostu, jak gdybym miał za 800 zł coś kupować, to raczej bym wziął jakąś cymkę z numerem 04 coś i, i jeszcze lekko ją jakoś ulepszył. Ale kupiłem ją za 299. Za taką cenę jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ w aktualnych czasach dosłownie nic nie kupimy za taką cenę. Spartaki nawet poszedł do takiej ceny, że są już bezsensowne. No i Czymka też kosztuje ponad już 400 zł. Więc taki oto zakup za 299 jest naprawdę zakupem dobrym. Jeśli miałaby być taka replika za 800, coś? Ja bym osobiście nie kupił, bo nie lubię drogich replik, więc tak po prostu. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Popatrzcie na to. Popatrzcie, jakie to jest chude. Porównajcie sobie to do na przykład Kałacha. Więc musicie sobie wyobrazić tylko, jak tutaj ten gearbox troszeczkę inaczej wygląda. I gdybym zdjął ten dekielek, potocznie nazywając, to byście już zobaczyli górną część gearboxa. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy tutaj naprawdę fajnie się złożymy do strzału, tak po prostu, i oprzemy sobie tutaj naszą buzię, to możemy dosyć fajnie poczuć to, co dzieje się w gearboxie. I po prostu strzelając, jest puste, jakby coś. Czujemy takie, takie dziwne uczucie jakby odrzutu, oczywiście nie ma tutaj nic wspólnego z blowbackiem, z electric blowbackiem, czy to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z prawdziwą bronią, jeśli chodzi o odrzut, ale po prostu składając się tak fajnie do strzału, jest takie dosyć przyjemne uczucie, że coś nas tutaj kopie. To jest głupie, może się wydawać to głupie. Ale to czuć, naprawdę. Jeśli ktoś ma taką replikę, to może mi potwierdzić, że to coś naprawdę czuć. Czy mógłbym coś więcej powiedzieć o tej replice? Myślę, że nie, myślę, że powiedziałam wszystko. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, no to walcie śmiało. Ja jestem bardzo zadowolony, czy to z zakupu. Replika strzela fajnie, działa fajnie, baterie trzeba wymienić, tak więc jeśli ją kupicie, to baterie wymieniajcie. Przynajmniej ja dostałem może taką naprawdę kijową, że replika ze Spartaka miała lepszą baterię. Więc to jest replika na pewno nie dla wszystkich. Jednym się spodoba, drugim się bardzo nie spodoba. Jedni będą ją chcieli mieć już jutro, a drudzy powiedzą, że, że jest to najbrzydsza replika broni, jaką w życiu widzieli. Tak więc to ASVO na pewno nie jest dla wszystkich. Na pewno wiem tylko jedno, że jest to bardzo rzadka replika, może nie bardzo rzadka, ale rzadka replika w naszym świadku. Jest po prostu dla mnie fajna, moi drodzy widzowie. Na tym też zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam jak najbardziej podobał. Ja Wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, komentujcie. Pytajcie się śmiało mnie czy innych ludzi, to Wam na pewno pomogą. A ja zapraszam jeszcze na mojego Facebooka oraz na grupkę Maniaki Stilgara. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.